Już po raz 22 organizują wielką imprezę, której środki zostaną przekazane na szczytny cel. Znana wszystkim marka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tym razem zbiera fundusze na specjalistyczny sprzęt medyczny dla najmłodszych oraz seniorów. Nyski sztab WOŚP również nie marnuje czasu, o czym Nysanie przekonają się już w ten weekend. Potężna dawka muzyki, atrakcyjne licytacje, liczne pokazy oraz wóz krwiodawstwa to tylko niektóre z elementów 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Planowany do zakupu sprzęt to m.in. wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci, RTG przełóżkowe i radiologiczne stacje diagnostyczne. Każdy, kto chce, może pomóc, a uczynić to może podczas oficjalnego rozpoczęcia finału 12 stycznia. Start w Nysie o godzinie 16. Brama już będzie o godzinie 15 otwarta dla dzieci. Różne będą atrakcje typu malowanie twarzy, będzie pokazy pierwszej pomocy oraz jak prawidłowo zapinać dzieci w pasach w samochodzie. Muzyczną fiestę rozpocznie zespół Gang Punk. Później na scenie zagoszczą również takie zespoły jak Vixen, DJ Element, zespół Blues Motif, Ten Typ Mess, Z Buku, z DJ-em Gawronem i inni. Organizatorzy zapowiedzieli także wiele atrakcyjnych przedmiotów, które goście będą mogli wygrać drogą licytacji. Na licytację mamy naprawdę ciekawe przedmioty, m.in. wylicytowanie przejażdżki z Pawłem Dytko rajdowym samochodem, płyty, bardzo dużo płyt dzięki uprzejmości Max Flow oraz Radia FM mamy koszulkę Cezika z oryginalnym podpisem oraz płytę Czesława Mozilla z oryginalnym podpisem. Wszystkich, którzy już nie mogą doczekać się 22. finału WOŚP, zapraszamy na wspólne święto już w sobotę. Na placu zaparkuje wóz, gdzie chętni będą mogli pomóc w uzupełnianiu banku krwi. Następnie będziemy mogli nacieszyć oko przygotowanym pokazem pozoracją. My się już właśnie planujemy rozpocząć atrakcję dzień wcześniej, 11 stycznia. O 10 właśnie się zacznie, by zostanie już postawiony autobus krwiodawstwa i będzie można oddać krew do godziny 14.30, natomiast sama pozoracja wypadku odbędzie się o godzinie 13. Również w sobotę organizatorzy Nyskiego WOŚP uczczą dumnie 22. finał specjalną niespodzianką. Takim uwieńczeniem koncertów będzie od 20 światełko do nieba. Będzie to właśnie tak jakby powrót do przeszłości, ponieważ w Nysie od wielu lat nie było światełko do nieba. I właśnie staraliśmy się, pokaz pirotechniczny, staraliśmy się z wszelkich sił właśnie, żeby w Nysie światełko do nieba znowu zawitało. Wszelkie informacje związane z 22. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdują się w internecie na stronie PWSZ Nysa lub Facebooku Nyskiego Sztabu. Wielki finał WOŚP w Nysie odbędzie się na nowo wyremontowanym Dworze Biskupim w Court Park Gallery, Dwór Biskupi przy Alei Józefa Lompy 3.